Prezes NBP Adam Glapiński miał grozić wszczęciem postępowania karnego innym członkom Rady Polityki Pieniężnej, którzy mieli czelność krytykować działania właśnie prezesa NBP. No i tym paradoksalnie sam się naraził tutaj na odpowiedzialność karną z artykułu 190 Kodeksu Karnego Groźby Bezprawnej. Zgodnie z artykułem 115 paragraf 12 Kodeksu Karnego groźbą bezprawną jest zarówno groźba spowodowania postępowania karnego lub innego postępowania, w którym może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna, jak również rozgłoszenia wiadomości uważającej czci zagrożonego lub osoby najbliższej. I na podstawie artykułu 190 Kodeksu Karnego, no, taka osoba, taki członek Rady Polityki Pieniężnej, który poczułby się zagrożony wypowiedziami tutaj prezesa NBP, mógłby zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No i w tym momencie, w przypadku skazania prezesa NBP, prawomocnym wyrokiem sądu, stanowi to przyczynę odwołania go z funkcji NBP. Natomiast należałoby uwierzyć, że politycy faktycznie by swojego odwołali.